Tam jest nasz namiot i łódka, którą przypłynęliśmy tutaj wczoraj w nocy. A tu są kolejne śliczniki. Jeden. Zobaczcie. No przepiękny jest. Drugi. Nie wiem, czy jest tam. Dostanę. Jest. Trzeci. Piękny. Czwarty tu się ukrywa. Szósty dorodny. Nie byle co, ładny. Taki. Po co słowego? Ten tutaj się ukrył. Kolejny. I kolejny. Taki piękny. Przestaliśmy chodzić na grzyby. To grzyby przyszły do nas. Pod obóz. Kolejny, to nie koniec. Nie wiem, czy dozwolę. Tiri, tiri, tiri. Bonusik. To jest taki mały bonusik. Ale już lecę. Kolejny. Wiem. Gdzieś jeszcze tu był, nie? I tu jest. Uf. I kolejny borowiczek. Ładny taki. O taki. Takie borowiczki tutaj są. Jeden przy drugim. Następny. Ładne. Ładne borowiczki. Tam już widzę dwa następne, ale dajcie mi je oskrobać. Czy ja się dostanę do niego? Ślizgam się. Co nie? Jeszcze drogę. No chodź tu. Grybasek. Uwielbiam na skarpach zbierać borowiczki. Idziemy dalej. A tutaj, kto to? Proszę, jakie okazy. I następny. I coś wokół widać? I tu następny. Proszę bardzo. Tego widzi. Piękny jest. Piękny. O. Taki duży. O, ślicznota. Ślicznota. Taka oto ślicznota. O, tu mu można zdjęcie zrobić nawet. Temu. I nad całym jeziorem, pod namiotem można powiedzieć, ale to nie koniec. Te zebraliśmy przy samym namiocie. Ale ten jest przepiękny. No daj, wsadzimy je. I idziemy dalej. Jeszcze z 15 minut pozbieramy. Idziemy dalej. Zobaczyć, czym tu jeszcze nas las uraczy. Cześć. Jaja, co? Jeden. Drugi, no. Mówię, no grzyby. Się schował. Się schował. Ej. Co to tam? Niby podczas urlopu, ale dopiero pierwszy dzień mogliśmy się wybrać na nockę. Taki zapieprz. Ale ładny. No i takie nas spotkało. O. I kolejne grzybeczki. O, tu się połączyły.
dwa borowiczki, ale ładne. Nie? No tak to można zbierać. Akcja. Zostawimy ci ślimaczku. I zbierzemy. I tak samo ten. Dobrze, najadłeś się już? To daj nam. Okej. O, daleko nie muszę szukać. Kolejny borowiczek. Ładny. Ładny. Natura daje. Jak damy naturze, to też nam da. Dobrze, idziemy dalej. O, i następny. Zobaczcie. Borowiczki. Ale żeby mnie zrywać, to wam pokażę. Proszę, jakie ładne. Raz, dwa, ale ładne. Takie brązowawe. Idziemy dalej. Tu jest następny. Ale rodzi. Tu jest następny. Muszę na kolana zejść. Tu jest następny. Tu jest następny. Proszę bardzo. Ale ładny. I tu jest następny. I widzę. I tu są następne. Odkrywamy. I tu jest następny. I tu jest następny. O, bo podobno tam. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj nic nie nadepnę. Ale tu się spacz, kępka jakaś. O, jest. Widać to? Jest następny. Ale ten jest piękny na górze. Jeden. I tu jest następny. I tu jest taki ładny następny. A ja widzę następny, ale muszę tam za drzewem. Ale dobra, zerwiemy je, co? Ale ślimaczek. Na takich borowiczkach to można się odżywiać. Idziemy wyżej, bo tych nie zauważyłem. I ten. I te są. Tutaj. Jeszcze wyżej. O ja, jeszcze tu są. Ja nie mogę. Ale jeszcze wyżej są. O Jezu, jeszcze tam w krzakach. No. I tu po tej stronie tak samo. Ale ten jest potężny. Tu jest jeden. Ale ten jest klasik. O ja. Baby, nie wystarczy. Te dwie torby nam nie wystarczą. Nie żartuję. Zobaczcie, co tu się dzieje. I następny, i następny, i tam dwa następne, trzy. Tu cztery pod ręką. Tu. To nie koniec, bo tu jak kamienie. Ja nie wierzę, no przecież bez przesady. Ten. Zobaczcie, gdzie są grzybki. Ten. Jak ja tą kamerę ustawię? Widzę, tego chcę je nagrać jakoś tak po kolei. Zobaczcie to. Ale akcja. No bez przesady. Tam dalej. No i tam dalej jeszcze są. Tu. To są wszystko duże borowiki.
Tu. Takie grzybki. Takie grzybki. Tu to samo. I tam normalnie. One są piękne. Nie. Nie. No 200 borowików w pół godziny to ja jeszcze nie zbierałem. Ale ich tu jest. Zobaczcie. Jaki piękny. Przetrącony jeden, kochanie. Zobaczcie, ile tu ich jest. Zobaczcie, ile tu jest borowików. Wiesz, tu jest jeszcze mnóstwo poukrywanych. Takich jak ten. Czy wy to widzieliście? Normalnie trzeba uważać, gdzie stąpnąć. Czy wy to widzicie? Nie. Nie idzie tego objąć. Nie idzie tego objąć. No przecież jak. Takie kolosy. I następne. I następne. Tu pod krzaczkami. Pokażę wam. Chowają się. I tam następne. I tam dalej niżej następne. Ty też masz tam po tamtej stronie? Tak. Jest niesamowite. Zbieramy. Zapraszam was do raju. Jak będę wycinał te grzybki. Zobaczcie tutaj. Jakie to są borowiczki, które można w 15 minut tego zostawimy, to posiejemy. Ale ten... Mr. Borowik. Piękne. Co piękne. Sadzamy go. Tutaj. I jedziemy dalej. Oj. Mokry. Może być. Jest ten. No proszę. Ale mokry. Zostawimy go. Posiejemy. Zbieramy dalej. Jest ich tutaj ze 40. I następne. I następne. I następne. Żebym sobie nogi nie uciął. No, tak. I następny. I na olbok. Zdrowy korzonek. Proszę. I następny. I następny. I następny.
i następny. Ale i tu. Naprawdę. Ja zawsze mówię, jak się coś robi dla natury, to natura też nam się potrafi odwdzięczyć w postaci takich zdrowych grzybków na przykład. Kuku, panie kruku. A kuku, panie kruku. Trochę musimy odkryć ściółeczki, żeby się dostać do takich ślicznot. Ale warto. I następny, i następny. Następny borowiczek. I następny. Piękne. Zobaczcie, jakie grzybki. Tam będę odkładał, bo nie dojdziemy tutaj. Takie grzybeczki. I następny, i następny. O, i następny. Dobrze. No, idziemy dalej. Wcale niedaleko, 4 kroki. No i co teraz? Przecież... Zima miejsca. Ale spróbuję je tu poukładać. 1, 2, 3, 4. Maluszku, maluszku, pokaż co masz, fartuszku. 5. Piękny grzybek. Ciach. W kamieniu. Ale borowiale. Przepiękne grzybki. Przepiękne. I zdrowe. Dużo. Dużo dużych, różnych. Prawdziwku, zrobimy grzybnie. Z powrotem osadzimy. Żeby też rosły dalej. I następny. Grzybiem, który już nie liczę. I następny. I następny. Oj, ten trochę miękki ogonek, nie. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 3. Proszę. Oj, ten robaczewek. Świeże grzyby. I następny.
I następne. Odsuń tą gałązkę. I wiecie co? To jeszcze nie koniec. Bo tu mam 21. Mówię o tej miejscówce. Żeby tutaj nie... I kolejne dwa proszę i proszę tego utniemy nożem, tego też utniemy nożem, tego również. To się kto kryje? Kto tu się kryje? Ciach, ciach, zobacz. Widziałaś kiedyś takie coś? Nie. Tak, dzisiaj. Pierwszy raz. I następny. I następny. I następny do kupeczki. I następny, proszę bardzo. Czy tu już wszystko? Tak, idźmy dalej. Idźmy dalej. Ciach. 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 Jakie ładne grzybaczki. I ciach. Ojej. O patrz, ten przetrącony. Może zwierzaczek jakiś. Jaki ładny. Oj. No patrz, tu już okej. Ale taki ładny korzeń miał, nie? I następny. Ale ten jest ładny. Proszę. O, trzyma się. Myślałem, że mokry. I następny, i następny, i co będziemy pokazywać? No tak jest cały czas. Bez końca. Nie no, myślę, to wystarczy. No. Idziemy po drugą torbę. Jesteśmy w stanie naładować w tą jedną, która jest... Zresztą chcę zobaczyć. Metrów zbierania. No nie, no trzeba. Nie wystarczy. Jen. To jest cały borowiku, trzeba iść po następną torbę, żeby to zebrać. Pozdrawiamy z lasu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy robią coś dla przyrody i znajdują takie skarby. Ja nie mogę, ale pachnie. Ale rodzinka.
Raz, dwa, trzy, cztery. To są połączone. Pokaż. Aha. Ten jaki ładny. Pakujemy, pakujemy. Następny. I idziemy dalej. O, tu jest chyba za 30 kilo już. A jest, faktycznie. Jakie ładne. Tam na lewo chyba też. Tak, tak, jest, jest. O, i pod spodem. Grubasek. Ojej, nie jeden. Ale trzy razy razem. Raz. Ale grubasek. Nie mogę się tam dostać do ciebie. Aha. Przepiękne. Przepiękne. Jeden. Drugi. Trzeci. Temu włożymy tutaj grzybnie. I muszkieta. Bajki z bajki grzybca. Cudowne. No maluszek by wyrastał obok. Tą grzybnię wsadzimy z powrotem. Jakie piękne. No i co? Takie sosnowe, nie? Takie to już takie. Takie, no prawie, no. Nie jest to sosnowe, ale. Przepiękne. I następny. Ładny grzybek. Ale zobaczcie to. Piękne są. Wkładamy do torby. Jeszcze ma miejsca. Wzięliśmy drugą. O, i zdało go podglądać, widzisz? Ale jest przepiękny. No pokaż, pokaż. Ja nie mogę. Śliczny grzybek. Nie, aż się nie chciało go tu zrywać. Śliczny. I tu mamy kolejny raj grzybowy. A. No śniaczek chyba ugryzł, ale piękny. No co, jeden, drugi. Już nie wytrzymał ten, ale zdrowy. Trzeci, też zdrowy, zobacz. Ślimaki go ten. Naruszają. O, tego utnę, bo jest twarde. Piękne. Piękny borowiczek. Co? Ja nie mogę. Jestem pod wrażeniem. Na cię ręce. Przybliż się. Cudne. Tak, o. Przepiękne. Ten i ten. I tu jest następny. Tu jest następny, ładny, duży. I tu jest następny. I tu jest następny, następny. I idziemy dalej. I jeszcze wam pokażę. Następnego. I tutaj potężne grzyby. Potężne. Ślimaczku, przepraszam. Drugi ślimaczku też przepraszam. Proszę. Proszę.
Następny tutaj. O. I proszę bardzo. Następny. O, ten jest ładny. Następne dwa. Następny. Idziemy dalej. Następny. Ładny. Następny. A tu już taka sytuacja. Cała. Torba. A grzybów? Jeszcze więcej, no. No ja może będę miał bliżej, żeby pokazać, jest bliska. Zobaczcie, jaki ładny. Jeden. Tam drugi. Możesz go zerwać. Ślicznota. Ale te mają piękny krajobraz. Piękne stanowisko. Kolejny, uważaj, baby. I zobaczcie dalej, jakie to są przepiękne grzybki. Tam jest następny. Tam w dole mamy kolejne. Jeden, drugi tam jest, tam z tyłu, widzisz? Widzisz go? Widzę. Idziemy tutaj, chodź ci pokażę. Ten jest przepiękny też. Ale ślicznota. Typowy grzybek z bajki. A do góry coś jest? O-o. Cześć, rodzinko. Nie no, wysyp po prostu totalny wysyp grzybów. Jeszcze te trzy widziałeś? No, jeszcze znajdziemy tu pewnie. Grubasek schowany. Pokaż się. I kolejny tam. I kolejne rodzinki. Proszę bardzo. Szok. Nie możemy już dalej kręcić, bo generalnie mieliśmy na ryby przyjechać. I te dwie godziny, które tutaj sobie wymyśliliśmy na rybach, już nie spędzimy. Ale akcja. Pozdrawiam wszystkich z lasu. Nie wiem ile, 40 kg, może 50, przecież tego nie idzie unieść. Szok. O. I kolejna porcja grzybków ze skarpy. Ląduje do kolekcji. O. Myślę, że wystarczy. Co? Jakie cuda. Ja nie mogę. Ten jest przepiękny. My tak roboczo na te grzyby nieprzygotowani, dlatego w takiej torbie. No. Nikt się nie spodziewał. Grzyby przyszły do nas, bo my już nie chcieliśmy chodzić. Dokładnie, przyszły same do nas. Jedna torba. Ua. O Jezu Maria. Tego piękność tam zerwałaś? Tak. A widzę jeszcze jednego. Muszę się cofnąć po niego.
Ukrył się. Nie, no to jest po prostu... Nie wiem, ile tu jest borowików. Ale wiem, że po skarpach chodzenie jest niebezpieczne. I nie wiem, czy to uniosę. Dobra. Miało być rybki. A są grzybki. Mnóstwo. Po prostu. Mnóstwo borowików. Nie idzie tego unieść. Niesamowite. Decyzja ma dzikie znaczenie.